Sławko Siwa oraz Robert Noga. 1/4 pucharu. Skład drużyny gości: Morawski, Daszek, Daćko, Lucin, Jurecic, Jakub Sikora z dwójką, Konrad Wątroba z numerem 5, Mateusz Wojna z 7, Albert Sanek to numer 8 z problemu, Adam Morawski i w efekcie 1-0 dla drużyny z Płocka. Wynik spotkania. Na kole, do skrzydeł jak na razie nie było jakichś dobrych do ograń. No i Dadej zrobił to szczura. Nie wiem, czy to Robercie jeszcze miałeś kilka sekund wcześniej. Mateusz Wojdan tymczasem. Dadeju, bo jeszcze chciałem powiedzieć, a tu Mateusz Wojdan. Wojciech Dadej to co? No to taka konkretna dawka handballu. A tymczasem w protokole gdzieś nie była zapisana i trzeba Dygija. Dygija sam, bramka! Kowy rozgrywający, który moim zdaniem na razie wbiegł na drugie koło. O właśnie! No i jak wyciągnie, zobacz jak wygląda problem z Płocką. Teraz bardzo ładnie to rozegrali. Do skrzydła podanie. To mogła się naprawdę podobać. Michał Daszek. Można to nazwać lekką niespodzianką, bo tak jak mówiliśmy. Ale no i teraz dobre do koła. Fantastycznie. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. No tutaj Mikołaj Czapliński znalazł komentowania spotkania, ale cieszymy się, że młodzi zawodnicy mają szansę grać na najwyższym polskim poziomie. Ten wariant spindął na drugim kole, dogranie do Kuzdeby. Kuzdeba w drugie tempo. Teraz wbiega na drugie koło Czapliński, Mindegia jest spłaszczeniem, Mindegia sam faulowany. Bo też no obydwie drużyny wobec tego w osłabieniu. Panowianie z pustą bramką, tak? Będą grali, bo bardzo ładnie, znowu do Kuzdeby i lopy. Rozegranie gry w osłabieniu. Co prawda nie było to osłabienie. Był praktycznie na wolnej pozycji, no i wykorzystał to bezwzględnie. No a teraz w odpowiedzi dla no nie chciało mi się wierzyć, że drugi nuty w osłabieniu. Yoshida. No jak nietypowo po prostu, co zrobić? Zobaczcie państwo sami, wyjść w górę i rzucić. Może to był rzut skuteczny. No, a tam coś muszą tam robić, co chce po prostu. Teraz szybciutko przenoszą grę na drugą stronę. Zawodnicy z Płocka! Tarnowskiej, Patryk. My zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja przypomniałem sobie mecz tak. Grać, ale tak powiedzmy rozsądnym nakładem. Kolejną chyba na parkiecie Konrad Wątroba, przez chwilkę przynajmniej. I jeszcze raz Aleksander Pinda. Do Pindy, Pinda, Matsura, dobrze tam grają, ale Buszko teraz ryzykuje sam! No, Morawskiego. Znalazł tam miejsce praktycznie. Po serii rzutów karnych, Sikora. Straciliśmy obraz na chwilę. Finał Mistrzostw Polski Juniorów rok temu. Mieliśmy przyjemność komentować dla... I tak prawdę mówiąc, cały czas przeważają Tarnowianie. Doświadczenie tak. Krajewskiego wyszło i Krajewski kontra Małecki. Wydaje, że Aleksander Pinda w pewnym momencie szczęśliwie złapał piłkę Wątroba. No, trzeba rzucać, no i proszę. Żytnikow do Krajewskiego. Krajewski z tamtej pozycji zdobyty i zobacz, jak odkryta jest tam ta strefa. No, tam jest kilka metrów dziury. No nie zdecydował się spróbować rzutu, nie zdecydował się jednak. Ale proszę zobaczyć, jak zespół z Płocka bardzo szybko indywidualnych, bo dobre podania do... 2 minuty do zakończenia pierwszej połowy, no i mamy rywali, ale... Dzisiaj ma na pewno. I trafia. Ugrę z bardzo daleko wysuniętym jednym zawodnikiem. No pechowo troszkę teraz... Tarnowskiej drużyny. No, z reguły wykonywał to Kuda, jak grał jeszcze w Unii. Brawo! Sytuacją taką raczej 30 minut przed nami. No i znowu to, co mówiłem. Akcja, ale znowu wszystko zaczęło się, zobacz, gdzie był, jak na pewno... Bramka. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, czym mówiłeś, że zobaczymy jeszcze na powtórkę tej wcześniejszej akcji. My się tak okazja razem być i ja to bardzo dobrze wspominam. Tak jest, a tymczasem 4 bramki, już tylko 3 na... Dwie akcje, pierwsza... Bramką pod kontrze, no tak się musiał, rzecz biorąc, mogli się... Do Mindegi, Mindegi, ja sam! Aż kapitan. Kolej, co nie wiem, czy w Pałacu Młodzieży, tego zaplecza Unitarnów, w dzisiejszym meczu jest ich 5 w składzie. Ci juniorzy, którzy tak fajnie się spisują, potem dostawali swoje miejsce w tej drużynie. Morawski. No i trafia Kuzdeba. Fał w ataku. I co? Pusta bramka. I gol! Jest. No piękne podanie, ale jeszcze lepsza... Nie będą mogli rozpocząć. O, widać ten ruch nogą, chyba za ten ruch nogą. Wcześniej.
No i broni. No proszę, 24-22. No tutaj kopił w klej po raz kolejny, tak? O czym mówiliśmy. W kierunku akcji, a w konsekwencji Tarnowie. I bardzo cieszę się i bardzo lubię, jak i tego spotkania też tak było, że ten duet pojawił Michała Daszka. Nie. Wątroba. Rzuty z wyskoku i rzuty z koła i rzut biegły. Fajnego na zakończenie Ligi Europejskiej. Bardzo na to liczymy. Tymczasem Tarnowie tracą piłkę. No i tak, musiało się to skończyć do pustej bramki rzut. Tadej. No, bardzo ładna akcja Tarnowia. Minuty spotkania. Jak się nie da do skrzydła, bramka. Wiesz, Sergio Żytnikow, podanie do Sergio, dwójkowa akcja. Druga kolejna. No i trafi. Trafił. Większość do 30, ale proszę, już drużyna. No i spokojnie rozgrywają goście piłkę. Gra pasywna. Jeszcze jedna bramka. To też trzeba odnotować. Co prawda nie obronił, ale... Tarnowianie. Jeszcze jest kilka sekund. Czak. No i już Adam Bora swoje wygrała. Tarnowianie też zasłużyli na...